Cześć wszystkim, witam ponownie na moim kanale Tiger83 z tej strony w kolejnym dzisiaj odcinku World of Tanks na konsolę. I słuchajcie, no liczyłem bardzo na wojnę w skrzynie generała. Rozegrałem 5 bitew, z czego 3 wygrałem i w wygranych byłem MVP, czyli na pierwszym miejscu. Niestety nie wypadł mi ani jeden pojazd. Także no jestem niesamowicie w plecy, także już niestety tutaj żadnych skrzyń więcej nie kupuję. Liczyłem bardzo, że chociaż to około 10 tysięcy golda wypadnie na dwa pojazdy, które chciałem kupić. Niestety nie, zrobiłem wszystko tak jak trzeba. 5 bitewek, 3 wygrane, do tego tych trzech MVP byłem i niestety żaden pojazd mi niestety z 7 skrzyń generała nie wypadł. A dzisiejszy odcinek World of Tanks będzie z nowego pojazdu, który pojawił się we wtorek. Nowego pojazdu dwulufowego, pierwszego World of Tanks na konsolę, czyli Obiekta 703, wersja druga, ciemna wersja. Także idziemy tutaj do sklepu, to pewnie na profilu będzie, tak. Także to mi tylko wypadało, jak widać, po 800, po 425, 825, 725, 1 dzień konta premium, także no szkoda, no pieniążki poszły, także to już był chyba mój ostatni raz tutaj, niestety. Lipa, nie, lipa. Także no nic, chciałem kupić tutaj ten pakiet Back in Back, gdzie tu opłacało się, bo za jeden pojazd wychodzi 5800 za Jaguara i za tego dwulufowca, no ale nic, bo Jaguar kosztuje 7700, a dwulufowiec kosztuje 7200, czyli 14900. A w pakiecie za 11600 i wychodzi po 5800 za jeden pojazd, także no chciałem tego Jaguara na zimną wojnę, no ale nic, w takim razie kupię tego dwulufowca, gdzie no tutaj trzeba bardzo tutaj, to jest trochę skomplikowane, zmiana różnych trzech typów pocisków, jedno działo, bądź drugie działo, bądź salwa, no ale zobaczymy, to jest pierwszy dwulufowiec, no chciałem bardzo tego Jaguara, no ale nic, tutaj jego kupy to niestety już na to przepustkę za niecałe 2 tygodnie sezonową, to za 6 tysięcy golda już niestety nie będę miał, no ale coś za coś, także kupuję ten pojazd, jest w przecenie, no w paczce wychodzi, jak tutaj pokazuje, no najlepiej, no ale otwarłem te 7 skrzyń generała, zrobiłem wszystko tak jak trzeba. I lipa, nie? I lipa. No cóż zrobić? Także Obiekt 703, wersja druga, black, znaczy ciemna wersja. Ciemna wersja oczywiście jest w moim garażu. Pojazd wolny, ślepy, jak to ślepy rusek, można powiedzieć. Zobaczymy. Oczywiście wszystkie pojazdy ciemne mają boosta do zdobywanego doświadczenia 75%. Także jak widać już na przepustkę to mi nie starczy, no ale nic. Zaznaczę go sobie może od razu do ulubionych, żeby mi to było łatwiej. 8 tier. Namierzmy tylko ten pojazd. Jest. O, no to super. Że ISA trzeciego nie zaznaczyłem do ulubionych. Paweł. Halo. Kiedyś kartoflane działo. No proszę. Tak nie może być. Toż to musi być, kurczę, no. Musi być piękny. Dobra. Więc tak, obiekt 3, przepraszam, obiekt 703, wersja druga, ciemna edycja, tak? Pierwszy dwulufowy pojazd World of Tanks, który pojawił się we wtorek. Mamy 20 pocisków, ale tu jest na każde działo po 20. Mamy dwa działa, albo z jednego działa, albo z drugiego, albo salwa. Z tego, co mi już tutaj dowódca klanu mówił, to pozdrawiam serdecznie. Tatinka, że jak strzelimy salwę, to ładują się oba działa jednocześnie.
Najpierw się chłodzi chyba około 4 sekund, potem się ładują oba działa chyba po 10 sekund. Natomiast jeśli strzelimy z jednego działa, to jest też chłodzenie i tak jakby to przerwa między pociskami, tak jak ja sobie to tłumaczę, ale to jest tutaj chłodzenie, że jak strzelimy z jednego działa, to musimy odczekać 4 sekundy, wtedy możemy strzelać z drugiego działa, ale tamte wystrzelone już się ładuje. Do tego można tutaj naprawdę bardzo różne kombinacje stosować, jeśli chodzi o typy pocisków, bo może być i pocisk podkalibrowy, na drugim dziale hit, albo dwa hity, albo dwa burzaki. Także tu kombinacja naprawdę jest multum, trzeba no to oczywiście odpowiednio żonglować. No i no, na szczęście tutaj większość pancerzy ja znam na pojazdach, ale tutaj no, z tymi pociskami także może być dużo, dużo zabawy. Mam nadzieję, że fajne, że fajnie. I także po raz pierwszy w moim garażu czołg z dwoma działami, dwulufowiec, czołg radziecki 8 poziomu, wersja oczywiście ciemna, obiekt 703, wersja druga. Penetracja to chyba tak samo tutaj, a nie, to mniejsza. Bym powiedział, że chyba taka sama jak na magazynku, na pewno na tym i nie wiem, czy na kierowcu możemy sobie jeszcze zerknąć, ale nie jestem co do kierowca pewny w stu procentach. Tak, taka sama penetracja i tutaj również tak samo, taka sama penetracja i na Panerlandzie, jak się nie mylę, również jest taka sama penetracja. Zgadza się, 221, 270, ta sama alfa, 390, to samo opuszczenie. Działa tutaj wszędzie, czyli minus 5 stopni, tak? Ok, także penetrację 221 na podstawie, alfa 390, na drugich pociskach mamy z większą penetracją 270 penetracji, alfa również 390 i pociski burzące 61 mm penetracji, alfa 530. Punktu wytrzymałości ten pojazd posiada 1500, to można powiedzieć, że tutaj standardowa wartość, maksymalna prędkość tego czołgu ciężkiego jest to 38 km na godzinę. Także tak jak i z trzeci, 38 km na godzinę. Maskowanie nawet nie ma co mówić, bo to czołg ciężki i zasięg widzenia, to co jest istotna sprawa, 350 metrów, czyli ślepy rusek potocznie mówiąc. No i jak kiedyś, wracając jeszcze do ISA-3, jeszcze przed tą aktualizacją chyba, nie wiem, to była chyba 6.0. Jeśli się nie mylę, gdzie załoganci mogliśmy mieć tylko 9 perków i zmienili nam wygląd pocisków i tak dalej. Zabrali nam wszystkie mapy, chyba na 2-4 mapach graliśmy chyba przez wiele miesięcy. To przed tą aktualizacją właśnie nie były na większości pojazdach laserowe działa, tak? Na radzieckich, typu właśnie isowatych i tak dalej, to były potocznie rozrzutniki kartofli. Ale mimo tego, ja tutaj pamiętam kapitalny strzał na autostradzie, chyba nie pamiętam, czy z 500 czy 600 metrów ponad trafiłem. Nie wiem, czy to był light, czy to był med. Pojazd w ruchu. Także potrafiłem to działo opanować i taka fajna tutaj pamiątka na ISie trzecim do końca życia. To mam chyba w sumie około 5 pojazdów, czy 4 z 3 gwiazdkami. I tutaj no, to jest sentyment do tego pojazdu mam. Okej. Przejdźmy tutaj na opis. Obiekt 703, wersja druga, wersja ciemna. Pomysł zamontowania dwóch dział w jednej wieży został zrealizowany w późnych latach 30. XX wieku w czołgu KV. Czołg ciężki ST2, czy wersja druga? Chyba ST-2, z projektem działa dwulufowego opracowano w końcowym etapie II wojny światowej. Ideą przewodnią było to, że pojazd bojowy powinien dysponować maksymalną siłą ognia, istniał tylko w planach. I od razu przejdźmy tu, silnik z tyłu, to spoko. Magazyn amunicji, tylnia część wieży i tutaj na standardowe, jak można powiedzieć, w radzieckich pojazdach i nie tylko.
Magazyn amunicji tutaj pod wieżą, załogałem ci czterech wieży, jeden z przodu, jeśli chodzi o pancerz. Same jarzmo 230, tutaj okolice jarzmo 220, 190 policzki, 180 na wieży, 170 tak małe fragmenty. Także tak się interesuje mnie tu. Górna płyta 140 mm na topce pod delikatnym kątem może dingać. Dolna płyta i bok, to mnie interesuje, czy dostaj skrapa da radę. 100 mm, no to dostaj skrapa, okej, okay. Dostaj skrapa, okej, okay. 100 mm to już jest spoko. Dostaj skrapa, czyli ustawiamy czy do góry, czy do budynku pojazd pod odpowiednim kątem. Dodatkowo, jeśli chodzi o ISY, IS 3 na przykład, czy IS 7, nie wiem, czy to będzie tak samo. I pojazdy właśnie te, jeśli chodzi o ISY, tylne kątowanie, praktycznie pojazd dobrze ustawiony jest nie do ruszenia oczywiście, oprócz chyba pocisków burzących, tak przynajmniej było kiedyś, to chyba się nie zmieniło, także 100 mm z boku, boki na kotłubie, także dostaj skrapa, myślę, że tak spokojnie, spokojnie, bo to przynajmniej jak jest 90, to już można wtedy próbować i do odpowiednie kątowanie pod odpowiednim kątem. Już jest szansa, że pocisk się odbija po prostu, tak? No i dobra, szczegółowe parametry pojazdu. Oczywiście wszystkie czołgi w wersji ciemnej, tak jak już to mówiłem, omawiając poprzedni pojazd, czyli Edge Shakera, premia do srebra 50%, ale te pojazdy w wersji właśnie ciemnej, premie do zdobywanego doświadczenia mają 75%. Tylko czołgi w wersji ciemnej, tak? I dowolnego mamy 5. Ok, więc z koni mechanicznych mamy 720, maksymalna prędkość 38 km na godzinę, do tyłu 15, stosunek masy do mocy, czyli ilość koni na tonu jest tylko 11,5, słabo. Szanse na pożar wewnętrzny 15 stopni, prędkość obrotu wieży 20 stopni, dosyć wolno, celność przy obrocie 0,53. Maksymalne podnoszenie działa, czyli elewację 18 stopni do góry i depresję, czyli działo opuszczamy w dół, minus 5 stopni, standardowo jak na takich pojazdach kiepsko. Wytrzymałość mamy 1500 punktów HP, prędkość obrotu kadłuba również nie imponująca, 26 stopni na sekundę tylko, oporę gruntu. Pierwsza wartość wysoka, pozostałe dwie takie średnie. Czas przeładowania tego działa, kaliber 122 mm, bo takie posiadamy, jest 13,7 sekundy. W bitwie powinno być chyba 10. Szybkostrzelność 4,38, uszkodzenie na minutę, czyli DPM 1708. Celność na 100 metrów, jak to w przypadku takich pojazdów, totalna katastrofa 0,44. Celność podczas ruchu, i to o dziwo jest dobra wartość, jeśli chodzi o stabilizację, działa 2,01, bardzo dobra wartość, jeśli chodzi o stabilizację. Celność katastrofa, jak widać, 0,44, czas celowania również jak w przypadku takich pojazdów kiepski, bo tylko 3,5 sekundy. Zasięg spota, tak jak wspominałem, ślepy rusek, potocznie mówiąc, bo tylko 350 metrów, także kiepsko, bardzo kiepsko. Zasięg sygnału, czyli radio 730 metrów. I pociski. Na pierwszych pociskach mamy podkalibrówki, czyli APCR-y, przepraszam, penetrację 221, także jak na czołg ciężki 8 poziomu i do tego nowy dwulufowy po raz pierwszy jest tak sobie. Alfa 390, penetracja 221 i pociski drugie, czyli mamy 270 penetracji, są to pociski kumulacyjne, czyli typu HIT, Alfa również 390 i prędkość podkalibrówek, czyli APCR-ów jest taka sobie, powiedzmy, jest ok, 1150 metrów, na HITach 820, burzaki 790 metrów na sekundę, penetracja 61 i Alfa 530. Maksymalny zasięg mamy pocisku 720 metrów. Tak to wygląda. Także tutaj magazynek, czyli dosyłacza nie możemy dać. Dosyłacza nie możemy dać. Stabilizator tutaj na pewno obowiązkowo musi być. O, przecena jest 25% wyposażenie, spoko.
Wentylacja, myślę, że w to, bo tutaj turbina nie, nam tylko kilka, dwa, niecałe 3 stopnie chyba do obrotu kadłuba i 3 km będziemy jechać szybciej. To nie ma sensu. Z tego, co mi Tatinek właśnie powiedział, pozdrawiam serdecznie dowódcę klanu swoich, w którym mam przyjemność być, że przy turbinie z 38 prędkość wzrasta na 41 i prędkość obrotu kadłuba chyba z 26 na 28, chyba 8, także. Także wentylacja. Do wszystkiego daje nam 5%. I optyka, żeby tutaj, no myślę, ten zasięg widzenia polepszyć. Zobaczymy w takiej konfiguracji. Apteczkę to zobaczymy. Jeśli tutaj będą załoganci mocno padać, to damy wtedy dużą i rację oczywiście. Pociski. Pierwsze działo. Ile tu dać hitów? Ja się zastanawiam. Może 8. No ile burzaków? Może na 4 burzaki pójdziemy, co? Czyli po 2 na każdym działku. Kup, instaluj. I działo numer 2. To zrobię chyba tak samo. 8. Czyli będzie 16 hitów. 8 i 2. OK. Zmienione. To mamy i tutaj muszę jeszcze dać dowódcę. Gdzie mamy, mamy obrót hamowania sprzęgłem? Chyba na ISie trzecim, jak mnie pamięć nie myli. Chyba tak. Chyba na ISie trzecim na pewno. Tutaj jazda terenowa, zobaczę jak się, o ile tu się zwiększy obrót na kadłuba stoperką. O, weźmiemy sobie namiętną, niech będzie. Tak, i tutaj mamy perki, urodzony przewódca, żarówka, złota rączka, nieomylne oko, rozeznanie w sytuacji, pewna ręka, strzał z biodra, hamowanie sprzęgłem, czyli mamy 7,5% do zwiększenia szybkości obrotu kadłuba. Przy turbinie jest to 10%. I szybkie ładowanie. Tutaj jeszcze ewentualnie coś ewentualnie pokombinować, tylko może nie z tą załogantką, bo ona jest od ISA, żeby tutaj coś dać do prędkości obrotu wieży, ale zobaczymy. I co tutaj mamy? Maskowanie to wiadomo, to jeśli chodzi o te statystyki, co się pozmieniało, kamuflaż, tylko przezroczysty. A to spoko, to w takim razie nie, ale emblematy jak najbardziej wezmę. Jak najbardziej. Tu jakaś kurczę skrzynka leży z narzędziami może. O, dobra. Fajnie się prezentuje, nie? No ale mówię, tutaj manewrowanie pociskami, jeszcze opanowanie strzału z jednego działa, z drugiego działa i salwa. Chociaż dowódca klanu mniej więcej wytłumaczył jakimi guzikami, no ale zobaczymy, to na początku będzie dosyć ciężko do panowania. Nam się zwiększył zasięg spota, tak, z 350 metrów, załoga plus wyposażenie na 458. DPM, czyli alfa, przepraszam, uszkodzenie na minutę, jeśli chodzi o DPM, z 1708 na 2161. Kadłub z 26 stopni, tak. Z 26 stopni na 28,44. OK. I wieża z butu perki na dowódcy z 20 na 22,15. Przy perce do szybkości obrotu wieży byśmy pewnie mieli coś pod 28, ale mamy 22,15. Czas przeładowania z 13,7 mamy 10,8 sekundy. Szybkostrzelność 5,5 strzałów na minutę, celność z 0,44 na 0,35. Szału nie ma, ale jest no dobrze. Celność podczas ruchu, zobaczcie, z 2,01 na 1,27, także bardzo dobrze. I czas celowania z 3,5 sekund na 3,16. Zobaczymy, czy tu nie będzie potrzebna skupiaczka. To wszystko wyjdzie. I radio z 730 metrów na 808,5 prawie metra, jeśli chodzi o zasięg sygnału w radyjku. No i tyle, nie?
Także zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko tutaj będzie wyglądało. Pierwsza bitwa to wrzucimy tutaj, bo też robimy event razy 3. I do sreberka niech ma. I zobaczymy sobie jeszcze. Aha, o bonusach chyba mówiłem, tak? Tak, 50% do srebra, 75% do zdobywanego doświadczenia. Wszystkie czołgi ciemne mają i 5 do wolnego. OK. Jeszcze raz prędkość pocisku 1150 i 820. OK, spoko, dobra, jedziemy. Także na razie stabilizator, wentylacja i optyka. To ewentualnie zobaczymy, czy być może same z wentylacji nie będzie skupiaczka. Zobaczymy, czy ten stabilizator tutaj ten czas celowania ogarnie. Strzałka w lewo. Mamy, o. Może załadujemy od razu hity na dwa działa. Zobaczymy, czy dam radę to ogarnąć. Na przepychacz bym pojechała takie czołgi, tylko to, żeby kurczę się mnie nadziać, nie? Na spokojnie. Okej. Aha, a jak drugie ciało załadować? Kurde, nie wiem, mówiąc szczerze. Lewo. Aha. Kurde, no będzie problem, powiem szczerze. No dobra, zobaczymy. Mamy hity na obu działach. Salwa chyba. Aha, lewo. A jak zmienić na drugie działo? O. Nie mogę zmienić. Nie wiem, jak to prawe działo zmienić. Aha, trzeba przytrzymać, będzie pewnie. Tak, dobra. W ten sposób. Próbujmy salwę, bo duże czołgi średnie. Mam nadzieję, że uda, dam radę tędy przyjechać, bo będzie lipa. Że tak się sykam, bo to na dychach. O proszę, to była salwa, nie? To była salwa. Kurde, nie dość, że arta, to jeszcze z boku. No i to jest to właśnie, jestem trupem, nie, niestety. Jeszcze ładuję. Aha, no i dobra, poczekamy. No tutaj no miałem pojazdy z... Tutaj na prawo luwę, tam był obiekt, tak? 206, ale salwa weszła za 771 z dwóch hitów. Także tutaj muszę oponować po prostu przełączanie tych pocisków, no bo jakby widać się gubiłem, ale to jest pierwszy czołg dwulufowy. Oprócz tego, że właśnie tutaj można różne kombinacje pocisków stosować właśnie na działach, to odpowiednie dobieranie pocisków. Także no to naprawdę no jest dużo, dużo, dużo zabawy i kombinowania. A to zwykły lubę, tak? Tak. Ja zbieram tutaj na ciemną wersję, bo CDC-ka mam zwykłego, Luwę też mam zwykłego, ale z tych pojazdów czterech z eventu, czyli jeszcze jest T77 i 130 PM, no bardzo na tego ciemnego Luwę chciałbym mieć. I pierwsza bitwa na dykach, jedną salwę oddałem, nie? Jaki pojazd mamy? Możemy sobie popatrzeć coś tutaj, tak będziemy czekać, tak będziemy czekać, także... Także na początki są ciężkie, bo to no nie jest to standardowy pojazd. Można strzelać z jednego działa,
Można strzelać czy z lewego działa oddzielnie, czy z prawego oddzielnie, czy właśnie salwa, ale no te przełączania także. Przełączanie, zmiany pocisków. Tym bardziej, gdzie jeszcze mamy około 8 przeciwników i patrzy, co się robi, a nie to, co robi przeciwnik, no to wiadomo, czym to może się skończyć, nie? No właśnie, to musi być już intuicyjne. Magazyn i kierowca tutaj. O, tak widzę tutaj, Luwę tutaj robotę zrobił. Jedyne, co mu brakuje, to właśnie przeładunek, bo jest Alpa chyba jak na zagrycie 320 na strzał, działko chyba 105, jak się nie mylę, także, a przeładunek jest na nim długi, nie? To wyjdźmy i przekazać sobie, i zobaczymy. Daj mi czołgi niemieckie, dajmy na razie do ulubionych porze. Tak miało być. Tygrysa i Luwę, tak? Tygrysa i Luwę, Luwę. Jest Luwę. Alfa 320, tak? Penetracja 225. 234 jest lepiej, 285, 294, no proszę. I tu jest załoga, tu nie mamy, tak? 7,1 sekundy przeładunek na Tygrysie. A Luwę ma 8,98, czyli mamy 9 sekund, 1,9 różnicy, także no to jest właśnie to, nie? 8,98. A tutaj mamy 7,11, no właśnie. No 1,8 sekundy jest różnicy w przeładunku, nie? No troszkę tej mobilności na Luwę brakuje. O, to już widzę, że z małymi zestawami wszystkim jeździłem. No. No i ten przeładunek, nie? I przede wszystkim ten przeładunek. Dobra, czekamy na pojazd, bo on jest na odcinku. Także czyli przyłączam działo, przytrzymując krzyżyk. Potem trzeba albo wybrać pocisk, albo zostawić jaki jest. Aha, czyli strzałko w lewo po prostu albo salwa, albo z pojedynczego działa, chyba z lewego, tak? Aha, tu się coś zbugowało, że nie widzę, co się tutaj, co za bitwę zrobiłem. Dobra, porażka czy wygrana? Wygrana. Grano tutaj może razy 3 wyłączmy, dajmy razy 2, by 75%, dobra. Idziemy drugą, pewnie ostatnią bitwę. Nowym pojazdem, czyli obiekt 703, wersja druga, ciemna wersja. No, na przepychacz wiadomo, ale nie mamy opuszczania działa, tak i to jest. Ale salwa była spoko, za 700 chyba 71 dostał ten obiekt 260, też radziecka maszyna 10 poziomu. I pociski chyba lecą, tak mi się wydaje, że chyba prawdopodobnie z salwy w to samo miejsce, tak? Aha, czyli zmienię, okej, okay, a zmiana działa, dobra. W lewo, w prawo i potem raz kliknę, to zmieniam pocisk. Dobra, na zamek może, albo zrobimy tak. Tu niech będzie APCR. A tu damy fiszy. Zmieniam działo. A tu salwa. Ok, no dobra. Dalej mamy APCR, na drugim mamy hita. Na przepychacz chętnie bym pojechał, ale to tak widzę, że tutaj nasi jadą bardziej na górki, ale lipa, no nic, stanę przed przepychaczem, nie będę sam się tam ładował w tym kocioł w takim układzie, nie? Mobilność,
Jest spoko. Kadłub no się rusza tak niespecjalnie, no ale i tak trochę lepiej jak bez tego hamowania sprzętem, nie? Dobra, i w takim razie tutaj sobie stanę i poczekam, bo jak pojadę dalej, to i z linii A, i z linii B, jak się wyleją na mnie, no to jestem sam, tak? A tu będę mógł się tutaj od razu zrobić skrapa. Mniej więcej mam nadzieję, że dobry kąt. A może przywitać gościa salvo? Nie wiem, co wyjedzie, także tutaj już mnie to nauczyło, żeby nie jechać samemu, bo z linii A, z linii B, tam na przepychaczu jest kilka dróg przejazdu, jeszcze tutaj mogą wyjechać i biegać na plecy, jak pojadę tam. Parę czołgów zostało wyświetlonych, także czekamy samemu, nie, bo potem przeładunek, jak nic nie zrobię. Salwa przygotowana. Mam nadzieję, że dobry kąt dla pan, co to jest. Edge Shaker, poczekamy. Drużyna, jak widać, woli kampić. Medami jeszcze kampią na górce, nie? Dajcie spokój. A przepychacz totalnie odpuszczony. Ten light, przepraszam, to tu zaraz padnie, nie? O, na tą szósteczkę by poszło. I ci kopca mnie. Musisz opuścić działo, kolego. Nic nie weszło, nie? Tu mam hita. On też się odbił i też strzelał z salwy, nie? On też z salwy strzelał, bo się odbił. 780 bitego mam. On musi opuścić działo. Widzicie, co by było? O kurde. Dobra, hity mam tutaj. Tu i tu załaduje hity. To może powierzy coś. Ej, kolego, no jakiej mam pomóc, skoro mi tutaj zasłaniasz, nie? Automatycznie przeskakuje na drugie działo, o tak. Podanie strzału. Arta. Jeszcze arty tutaj brakuje, nie? Kurde. Na plecach mamy czołgi. Nic nie zrobię, nie? Tyle. No i tyle. No, mączę zrobiłem, że nie pojechałem od razu na przepychacz, bo bym szybciej zszedł, a tak coś jeszcze zrobiłem, ale przez to, że drużyna wolała kampić, czy ciężkie, czy medy wolały kampić, to się skończyło, jak się skończyło, nie? Jeszcze jedną bitewkę pojedziemy. Szkoda, bo była topka, no ale... Potencjał, potencjał, ta maszyna ma. No, przy pierwszej bitwie się gubiłem, przy drugiej było już troszeczkę lepiej przy zmianie pocisków. No, potencjał ta maszyna ma. Także fajnie, bo strzelając z jednego działa, nie musimy już zmieniać na drugie działo, tylko automatycznie nam się zmienia na drugie działo strzelając z jednego. Także spoko.
Ale jeśli zauważyłem, oddam strzał. I w trakcie jeszcze, jak drugi dzieło nie jest do końca załadowane, to jest od razu chłodzenie. I też trzeba to odczekać. No, zablokowałem 2800, 2600 zrobiłem. To myślę, że nie jest źle, słuchajcie, nie? Mieliśmy następną. Bym pojechał od razu na przykład, bym zginął, także wiedziałem, że się wyleje, patrząc to, co to tam jest, co wyjechało. Co byłoby świecone, jeśli chodzi o drużynę przeciwną. Ósemki. Tutaj APCR-ki, myślę, bo będziemy strzelać na dystans. Spotkaniowa jest w mieście. I oczywiście tutaj warunki miejskie dla tego pojazdu. APCR-ki zostawimy może. Co mają z ciężkich czołgów? Jest dwulufowiec 1, KW-4, R-Shaker, a jeśli przyjadę do miasta, to powinien dać radę. Jeśli będę miał wsparcie, jest magazynek, to raczej będzie na górkach chyba stąd ten Emil, ale zobaczymy. Jak to się potoczy. Potencjał jest, nie? To jak salwa wejdzie, kurczę, za ponad 700, nawet może więcej, bo to chyba średnio mamy 390, tak? Aha. 390, tak? Czyli 680, a za 771 poszła salwa, a jeszcze mam do tego w sumie 4 burzaki, to w jakiegoś miękiszona, no. Także potencjał jest. Dwa działa załadowane, chyba się ładuje 10 sekund, tak? Prawe działo, lewe działo, a to tylko to służy do zmiany pocisku, bo przy strzelaniu z jednego działa, drugie działo nam przełącza automatycznie do strzału. W zależności, czy korzystamy z lewego, czy z prawego, także spoko. No i nawet nie zdążę do miasta wjechać, nie? Tutaj dostanę spota od razu, nie ma arty, ale nic ja generalnie zrobię. No właśnie. Bym musiał pokazać dolną płytę, wychylając się, a to mnie przebiją. Tam ustawieni są w okolicach mostu. Dobra, wjeżdżamy do miasta. Mam nadzieję, że ktokolwiek mi pomoże. Już tam jadą, widzę ciężary. A tu salwa poszła, kurde, nie zwróciłem uwagi. Tu sobie ciężki wjechał. Nie wiem, czy dam radę, co to jest? KW-4. Trzeba kity byłoby załadować. Kurde no, ale właśnie, cholera i... Jeszcze z tyłu jest, nie, i weź człowieku, dobra. Nie obrócę się przecież, nie? No i wiedziałem.
Dobra, idę do garażu, jeszcze jedno pojedziemy. Wiedziałam, że jak wyjadę, to czy kawu 4, czy SU. Właśnie to, no. To nie miałem zbytnio pomysłu do garażu, także pojedziemy sobie jeszcze jedną bitewkę. Także to nie jest łatwo Icebreaker w specjalnej ofercie dla mnie. Nie dziękuję niestety już na przypustkę sezonową. Nie będę miał, no ale nic. Trudno, no, trudno. Zobaczmy, ile mam tutaj, nie to. Tu teraz po nowemu to się gubię w tych zakładkach, wszystko zostało pozmieniane. O, 55 punktów? A to szybko idzie. Szybko idzie tutaj z tymi wzmocnieniami do doświadczenia. Super. A, chociaż właśnie nie wiem jak z tym przeładunkiem, bo do końca czy jest aż taka duża różnica, bo nie dałem tam racji. Czekajcie, właśnie. Przecież to jest kolosalna różnica. 8,98. I zobaczmy teraz. 8,53. 8,5 sekundy. Czyli 1,4 sekundy, nie? Dłużej. Lubę przeładowuje. Spoko. Teraz wszystko już jasne. Nie sprawdzę pewnie, bo tutaj jak to się zbugowało, to dopiero jak wyjdę z gry i wejdę jeszcze raz, to się naprawi. Prędkość tam była 1100 i 820. Ok. Ja włączę to już raz, dwa, bo to gwiazdka została zdjęta. O, to też w zasadzie o, na srebro jest operacja, także możemy jechać. 15 tysięcy doświadczenia. Także no tutaj dwa działa, tak? Także muszę wybrać pocisk, potem przytrzymać drugie działo, wybrać pocisk ewentualnie jaki chcę. Strzałka w lewo to tutaj dwie ikonki, dwie te żółte trójkąty wskazują, że mamy ustawioną salwę, tak? Przy oddaniu strzału, tak jak już było widać, pocisk, znaczy działo się od razu zmienia automatycznie na drugie, nie? Strzelamy z lewego, to od razu zmienia się na prawo. Strzelamy z prawego działa, zmieniam się od razu na lewe działo po wystrzeleniu pocisku. Wiecie co? Dobra, może dobre losowanie. Ustawmy tu hity. I hity. 10 sekund. Aha, nie mogę zmieniać, dobra. Bo będzie od nowa się ładować. Przy zmianie działa. Ciekawe. Losowanie dobre. Mobilność to... Tragedii aż tak dużej nie ma, jeśli chodzi o mobilność. Aj! Te hity są wolne, także... Nawet jakbym strzelił, ale tam jest się wysypało i nawet jakbym strzelił, to... on by przejechał. Dobra, z tyłu jest wsparcie, także okej. Okay. Ryzykuję z tą salwą, ale no dobra. Bo mogło oba pociski nie wejść, wiadomo jak hity. O właśnie, nie?
Same ciemne edycje, kurnia. Oby tylko na plecy mi ich nie wyjechał, to by było spoko, nie? Nice. Mam hity, dobra. Zmienimy zaraz na PCR-y. Jest miękki cel. No właśnie. Nice. Za ponad 800 przyjął, tak? 800 chyba 48. Dobrze widziałem. Potencjał jest, nie? A, chciałem strzelać już. A drugi pocisk nie był załadowany, miałem salwę ustawioną. Dobra, damy z pojedynczego teraz, bo to takie... Tam mam więcej HP dopiero. To 800 chyba 48, chyba ta baterka przyjęła. Także nieźle, nieźle. Kurde, ale musiał, nie? I to jest właśnie, kurczę, mój pecha zawsze, przeciwnik ma właśnie takiego farta, nie? Zawsze. Dziś już nie będzie przeszkadzać. Na salwę to chociaż tutaj można. Boże, nie to. Nie to. Nie zdążę raczej. Pojedyncze. By dwie peski wsadzić na pocisku. No i dobra, tak się prezentuje, słuchajcie, nowy pojazd, obiekt 730. Boże, przepraszam, obiekt 703, wersja druga, ciemna wersja, jestem trzeci. Szału nie było, ale no, tutaj przestawienie pocisków, zmienianie dział, salwa, no to jest ciężkie, nie? Tak to wygląda. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Obiekt 703, wersja druga, wersja ciemna, pierwszy czołg dwulufowy, czyli dwulufowiec, dwa działa World of Tanks, który pojawił się we wtorek. Także piszcie komentarze, co sądzicie na temat tego pojazdu. Widzieliście omówienie, bitewki, oczywiście jest to czołg premium, ale w wersji ciemnej. Tutaj mamy, a ja mówiłem, bonusy, ale to jeszcze możemy raz zobaczyć. 50% do srebra, 75% do PD, bo jest to wersja ciemna, i 5% do wolnego. Czołg ciężki 8 poziomu nacji radzieckiej. Po raz pierwszy na konsoli od wtorku. Pierwszy czołg z dwoma działami, czyli dwulufowiec, 8. Radziecka premium, czołg ciężki, obiekt 703, wersja druga, ciemna edycja. Dzięki za oglądanie, piszcie komentarz, co sądzicie na temat tego pojazdu, jak to się wam podoba. Zostawcie łapkę do góry, będę bardzo wdzięczny, link do mojego Discorda jest w opisie. I zapraszam bardzo serdecznie na mojego Discorda, link jest w opisie właśnie. I nową osobę zapraszam do zasubskrybowania kanału. Dzięki, trzymajcie się i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.